Porucznik Paulina Kasprzycka, oficer prasowy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła nowe formy służby wojskowej, m.in. służbę w ramach aktywnej rezerwy. Już od października ochotnicy, żołnierze rezerwy mogą zgłaszać się do 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierzem aktywnej rezerwy może zostać każdy, jeśli nie skończył 55 lat lub ma stopień podoficerski albo oficerski i nie skończył 63 roku życia. Żołnierz pełni wówczas służbę na podstawie powołania na czas nieokreślony. Musi się stawić w koszarach raz na kwartał, na co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo na 14 dni, co najmniej raz na 3 lata. Za proces rekrutacji do tej formy służby odpowiadają Wojskowe Centra Rekrutacji i to tam ochotnicy chcący wstąpić w szeregi aktywnej rezerwy powinni skierować swoje pierwsze kroki.